Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowej. Słuchajcie, nieprzyjemna sytuacja, ponieważ w ostatnim odcinku Dave został niestety zamknięty w więzieniu. Ja uciekłem do Wiedźmy, ale wróciłem tutaj do domku. Jestem aktualnie w moim statku kosmicznym. No i mam jedynie chleb, ponieważ zginąłem też w więzieniu, próbując uratować Dave'a, więc totalnie nic nie mam. Słuchajcie, na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinki podobają, ponieważ musicie uwierzyć mi na słowo, że bardzo dużo poświęcamy, żeby tutaj zrobić te odcinki, żebyście mieli codziennie odcinki. Czasami niektóre odcinki się nagrywa dwa razy, tak jak na przykład ten. Więc koniecznie musicie w podziękowaniu zostawić łapkę w górę, będzie mi mega miło. Dobra, na sam początek bierzemy sobie jakieś itemy. W ogóle tu nic nie mam. Nie wiem, jakaś zbroja by się przydała, ale nic nie mam, jakieś jedzenie tylko. To jest wszystko, co mam. Mam nadzieję, że policja nas nie złapie, bo jakby nas złapał, to by było... O kurczaczki. Gdzieś tu lata teraz. O nie, najgorzej, bierzemy zbroję. Nie, szybko, bierzemy zbroję, trzeba mieć się bronić. Idziemy to wybuty. Nie, zostaw mnie! Nie. Masz, złapałem cię. Kurczę. I teraz pokażę ci coś naprawdę fajnego. Słuchaj, i mam ci tyle rzeczy do powiedzenia wspaniałych. Proszę, zapraszam. Ej, gdzie ty jesteś? A, nie ma tu żadnych... Gdzie on jest? Nie, no i tak to mi zabierze, to nie ma co to brać. Ej, gdzie jesteś? No, tu, dobra. Dobra, uciekamy. Nie, złapiesz mnie. Co? Że jestem tak daleko, kajtangi nie działają na tak daleko. No, ale jak byłem w statku. Dobra, zaraz się z tobą pojedziemy. Nie, dobra, zostaw mnie. Ja nie dam się tak. Chcesz przejść na spacerek? Nie, no dobra, ty nie masz, ja nie mam nic, to tam nie mam tylko zbroję. Proszę, chodź ze mną. No, idę. I oprowadzę cię tutaj, stary, i pokażę ci kilka naprawdę fajnych rzeczy. Otóż, to jest Palionowo, tutaj jest twój domek. No wiem, że tu mieszkam. Rzeczywiście, no dobra, to w takim razie... Nie mów, że idziesz ze mną tam. Tam, czyli gdzie? No, do tego więzienia, gdzie jest Dave, ja nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść. Padłem do kanału, o nie! No, proszę wyłaźnić. O, zamknąłem! Co się z tobą dzieje? Popie. Nie, no proszę, ja nie chcę tam iść. Stary, proszę. Ale gdzie nie chcesz iść? Patrz, fontanna szczęścia, będziemy szczęśliwi. Będziemy naprawdę szczęśliwi. Będę, jak mnie tam nie zamkniesz. Stary, nie, proszę. Proszę, nie zamykaj mnie tam. Proszę. Gdzie? Przecież cię nigdzie nie zamykam. Chcę cię oprowadzić, patrz, jakie ładne zoo. Jakie mamy ładne zoo. Ale pięknie tutaj jest. Ono stąd zniknie, ja ci mówię. Ono stąd zniknie. O, popatrz, na przykład tu też jest bardzo ładnie. Bardzo fajna miejscowość. Świnki nie, jakieś. No proszę, to jest miejsce tortur. To jest miejsce tortur, ty nas tam torturujesz. To rysował Van Gogh. Jak widać, to było... Ty, patrz, to z nami tam robisz. Widzisz? Giniemy wszyscy. Z jedną, patrz, co ja tu robię. O. Ty masz łeb przekrzywiony lekko lewą stronę. Dobra, lecimy dalej. Słuchaj, stary, proszę. Ale stary, nie, chcesz coś pokazać tylko. Co? Najpiękniejszy budynek w Palionowie, weź do środka. Nie. Ale proszę, weź, nie dobra. Nie chcę. Super, właśnie, dobra, było łatwiej, nie myślałem. No to otóż od tego momentu... Nie, no proszę. Stary, zrobię co chcesz, zrobię co będziesz chciał. Dobra. Mam jedno życzenie. No. Wejdź tam do środka. No, właśnie. Nie. Nie, ale nie chcę. Dobra, co, robimy się teraz po mnie. Tu jest... pewien koleżka. Żabka! Ale... Co tam robisz? Złapał mnie. Proszę ze mną. Patrz, to jest taka fajna cela, widzisz? Tu jest taka świetna cela, choć tutaj dość... O kurcze. A to Dave. A to fajna cela. Dave. Taka z dziurką. Dobra, muszę to zalepić czymś. Dobra. Kliknij łóżko prawym. No. A nie, to nie było prawym. To było walnięcie tylko. Dobra, jesteś położony, super. Generalnie. No proszę wstać z łóżka. Nie wstanę. Dlaczego? Bo mnie będziesz bił. Nie sama! Nie! Morderco małych jeży! No nie, dobra, no dlaczego? Itemy ci musiałem zabrać, dobra. Teraz jesteś moim więźniem i wszystko będzie się działo na moich zasadach od tego momentu. No nie, Davey, to daj mi chociaż z Davikiem być, Davik. Ale nie, chodź, nie chodź na celi obok, chodź na celi obok. No nie mam ja. Być razem. Dlaczego? No bo wy będziecie knuć, będziecie łatwo. Nie będziemy, proszę. Obok, prosi. No jestem głodny, daj mi jedzenie. O nie, pociąć. Dobra, niech ci będzie. A oprowadź mnie po tym miejscu. No zaraz cię oprowadzę, no proszę, mięska, ziemia, mięska, tylko chlebki i suche. Dobra, chodź do Davika, możesz wejść, niech ci będzie, proszę bardzo, wejdźcie, bądźcie, cieszcie się razem. Hej.
Kurczę, wepnął mnie tu. Cześć, Davik, Żółwik. Hi. O, ale masz fajny zlew. No mam, chcesz? Masz. Poprosiłbym, tak trochę chleba. Boże, chleb pyszny. Dobra, wlazłem do zlewu, stary. Jestem w zlewie. Dobra. Patrzcie, tutaj mam. Pora na obiad, chłopaki! Proszę ze mną, proszę ze mną. Nie. Tylko nie wpadnijcie do dziury, bo muszę no, tutaj... Nie. A, wpadłem do dziury! Dobra, czekaj. No dobra, chodźcie tutaj. Usiądźcie w wagonikach, możecie usiąść w wagonikach, naprawdę. Ej, kurczę, raz, dwa. Czekaj, raz, dwa. Powinno nas być trzech. Raz, dwa. Gdzie jest? Kozie... Aha! Ej, Toast! Gdzie on jest? Nie, skrył się! Nie go. No nie! Dlaczego? Myślałem, że mnie nie znajdzie. Dobra, proszę tutaj wejść do środeczka. Możesz sobie tutaj usiąść. Ja chcę tu. Ej, czekaj. A kurczę. Zaczekaj tu na chwilę. Proszę za mną, dobra. No nie! Dobra. Widział. Proszę tu wejść. Robimy teraz taką akcję. Dobra, w sumie chłopaki zrobimy tak, że... Nie, on nas zamurowuje tu! O, dobra. Możemy sobie zjeść, słuchajcie, w tym momencie posiłek. Proszę bardzo! Dobra, każdy ma teraz chleba. Możemy zjeść chleb, chłopaki. No dobra, zjem. No ale długo tu będziemy musieli być? No, dokładnie tak. No to elo, chłopaki. Powiedzcie sobie tutaj, pobawcie się razem. Nie! To wypuść dobra, stary, chodź tu. Chodź tędy, no tam jakoś przejdziemy. Kurczę, tędy się nie da przejść. Kto to budował? Dlaczego? Zaraz się będzie dało. Jak się bawicie, chłopaki? A, fajnie, skaczę po stole. No, jesteście zamurowani, więc zaraz mi stąd nie uciekniecie, więc bawcie się tam dobrze, a sobie na chwilę tam. Szybko, Davik, szybko, Davik! Do lochów. Szybko, Chodź tu! Davik! O, gdzie jest? Dobra. A, zanim go się przekonają, że nie da się stąd uciec. To jest więzienie, z którego się nie da uciec. No, przekonają się o tym. Dlatego właśnie musimy ich znaleźć. Chodźmy się przejść tutaj, może w kilku miejscach. A kuku? A tutaj nikogo nie ma. A kuku? A kuku? A tu też nie ma. A tutaj też nie. No dobra, zobaczmy w takim razie w innym miejscu. Ej, kurde. Ja pierdzielę. Jakie ładne manekiny. On się przesuwa nawet, jak go popchnę to się... O kurde. Davik, dzida. Oj, są żywi. Kurczę. O, nie trafił. O, jak dobrze. Rozdzielenie. O, tu ucieczka. A, znalazł mnie. Ała, dobra, wybije. On mnie torturuje. Proszę za mną, panie, chodźmy na spacerek. Mam pomysł. O nie! Chodźmy na spacer, chodź ze mną. Dlaczego mnie bijesz? Bijesz mi się już chce. Ale proszę ze mną, ja prowadzę i proszę tutaj. Otóż, patrz jakie piękne boisko. Na przykład takie piękne. Pogramy w kosza? Pogramy w kosza? Chodź, pogramy w kosza. Dobra, nie ma sprawy. Zaraz. O, szkielet, tu jest, panie policjancie, proszę mnie obronić. Bo tak, ogólnie to był więzień kiedyś. Ej, kurczę, uciekasz. Davik, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ale mam taką rzecz, że chyba padniesz. Co? Dobra, no nie, zamykam. To nie... A! Dobra, super. Dobra, chłopaki. Co się śmiejecie, głupio? Co się głupio śmiejecie? Nie chcę stąd w buraku. Wziąłem ją do zlewu. Ej, kurczę, słyszałem, jakby się blok niszczył. Nie. Dobra, idź stąd, no klocka, klocka postawiłem. Przecież jesteś nieuczciwy, ciągle nas zabijasz. Idź stąd. No i jak zamknąłeś nas tu? Nie chcemy cię tu, teraz nie wyjdziemy. O kurczę. No i co teraz? Teraz. No nie. Dobra, mam pomysł. O, do boku się odsunąć. Uciekłeś? Tak. Kurczę, jeden z nich. To nie mogło się inaczej skończyć. Szybko.
prawie roku ci chciał. Miesiąca. Goni mnie. Ubudził gdzie ty mnie. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Goni mnie chyba. Nie, nie goni mnie. Goni cię. Poskromię was. Dobra, już idziemy grzecznie do celi. No. No już jesteśmy grzecznie w celi, przepraszam za wszystko, przepraszam, proszę nie zabijaj mnie znowu! Czekaj, bo ktoś z was ma jakiś itemek. No ja mam... No przecież nikt nic nie ma. Dlaczego? No i ja pojawiłem się w celi obok, ja chcę do Davika! Wypuść mnie, ja chcę do Davika! Proszę mnie zaprowadzić do Davika! Nie mogę być sam w pomieszczeniu, bo mam klaustrofobię! Zaraz, zaraz chłopaki, spokojnie, muszę jedną rzecz ogarnąć. Kurczę, poznikały mi rzeczy. Ej, gdzie wy jesteście? Co? Gdzie? Gdzie? Chłopaki! Ej, co jest? No, no, no daj mi do niego iść. Proszę, daj mi do niego iść. Ja chcę iść tam. Zaprowadzisz mnie? Proszę. O, dzięki. Ała! No nie, ja idę do celi grzecznie. O, dobra, dobra, dobra. A czemu tam znowu się coś niszczy. Co to miało no być? No nic się nie zniszczyło, co ty chcesz? Kurczę. Ej, co to za dźwignia? Ja ją zabieram stąd. To jest 300 IQ place. Sami się zamknęli w więzieniu. Sami się zamknęli, że jesteśmy w kiciu, no. Czekaj. Nie, zamurował nam to. Dobra, proszę kliknąć łóżka, chłopaki. Kurde. O! Nie. Ej, co to mamy? Nie działają. Ej, wiecie. Patrz, o nie, to nie ta cela, o nie. Blisko było, ale spokojnie. Nie można bloków rozwalać, stary, i co teraz? Ale spokojnie, on się nie dowie. Przecież nie chcemy uciec. Szkoda, że nie ma nocy. Ty idziesz spać, co, buraku? Pachubo. O, nie! Pokonał nas. O, pojawiłem się po drugiej stronie. Poddaj mi jedno. Szybko, bo cię zabijecie. Ała! No mam łóżko tylko, to nic takiego. Gdzie się pojawia? Zniszczyłem. Stary, jestem wolny.